Dzieci kochane, droga młodzieży i wszyscy, których matka wymieniła na początku, od najmłodszych, czyli tych, których tam tato, takie niemowlę, trzyma w swoich mocnych rękach, aż po najstarszych, czyli po siostry Gabriele. Mam nadzieję, że każdy przynajmniej trochę wie o matce Annie, zna przynajmniej tak z grubsza jej życie, wie, że odeszła, przeżywszy na tej ziemi nie tak wiele lat, bo z moich słów niewiele na ten temat się dowie. Nie mam z tego powodu większych wyrzutów sumienia, ponieważ wystarczy wstukać w internet hasło Anna Kaworek, pojawia się 3232 wyniki, w tym w całości dwie książki, Cicha Bohaterka i Matka Anna wśród swoich. Sporo różnych artykułów, dziesiątki różnych fotografii i zdjęć, które przybliżają jej osobę. To młodsi czy biegli w tej sztuce, w tej współczesnej technice łatwo sobie poradzą, a starsi mają dobrą pamięć. Dowiedziałem się, że przed rokiem ksiądz rektor w długiej homilii powiedział cały życiorys. To na pewno do dzisiaj jeszcze pamiętacie. W regule świętego Benedykta jest taki zapis, by podczas spotkań wspólnoty słuchać uważnie wszystkich braci, nawet najmłodszego, bo jak zaznaczył ojciec Benedykt, często przez najmłodszego przemawia Pan Bóg i daje niespodziewane rozwiązanie. Dzisiaj w Ewangelii przemówił także najmłodszy ze wszystkich bohaterów, czyli 12-letni chłopiec Jezus z Nazaretu. I przemówił w taki sposób, że jedni otwierali usta z zadziwienia, a drudzy go nie zrozumieli, co miał na myśli. Dopiero za kilkanaście lat, poprzez swoje słowa i całe swoje życie, potwierdzi, że to, co powiedział, było prawdą, że jemu zawsze będzie chodziło tylko to, co pochodzi od Ojca. Jego będzie interesowało wypełnienie woli Ojca, nazwie ją swoim jedynym pokarmem, czymś, czemu podporządkuje całe swoje życie. Warto słuchać nawet najmłodszych. Kiedy przygotowywano się do synodu poświęconego młodzieży w Rzymie i wcześniej obmyśliwano, jakby ten synod urządzić, jakby go przeprowadzić, to ktoś powiedział, że będzie to synod dla młodzieży. Ale ktoś pewnie mądrzejszy skorygował go, mówiąc: nie, trzeba zrobić synod z młodzieżą. Posłuchajmy tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia. I być może po raz pierwszy w historii Kościoła tak wyglądał synod, że słuchano młodzieży z całego świata, najpierw przez prawie dwa lata, zbierając ankiety, które pisali młodzi ludzie, tysiące młodych ludzi z całego świata i przysyłali je do Świętej Stolicy. A na samo wydarzenie, na synod, który trwał miesiąc, przyjechało oprócz 270 dorosłych ojców synodalnych, czyli papieża, kardynałów, biskupów, świeckich ekspertów, także blisko 30 młodych osób z różnych krajów świata. Słuchano ich, podziwiano entuzjazm. Warto słuchać tych najmłodszych. No to ja poszedłem tą samą drogą. Towarzysząc przez ostatnie 3 dni najmłodszym siostrom Michalitkom, tak zwanym junioratkom, tym o ślubach czasowych, 20-30-paroletnim dziewczętom, siostrom. Wczoraj spytałem część z nich, jadąc samochodem, jak do was przemawia matka Anna? Czy w ogóle przemawia? Co w niej podziwiacie najbardziej? Czego nie rozumiecie? I siostry odpowiadały szczerze, mam nadzieję. Młodzi są bardziej szczerzy niż starsi. Starsi wielu rzeczy się nauczyli. Wyłoniły się 3 odpowiedzi, które moim zdaniem są ważne, bo pokazują, co dzisiaj fascynuje młodego człowieka, za czym tęskni, jeśli pozwoli prawdziwym tęsknotom dojść do głosu. 3 słowa: marzenie, wytrwałość i autentyzm. Marzenie.
marzy, jest młody. Kto przestaje marzyć, oznacza, że wszedł do towarzystwa ludzi zmęczonych, starych, skansenu, których mottem są słowa jak było, tak i minie. Można mieć różne marzenia o podróżach, o nowych ubraniach, o nowym samochodzie. Mówimy o wymarzonej uczelni, o wymarzonym chłopaku czy dziewczynie, ale można mieć wielkie marzenie, największe. Dotyczy ono życia, jak je przeżyć, żeby było pełne, twórcze, obfite w owoce, żeby się go nie żałowało. Siostry mówiły tak: Matka Anna jest piękna przez to, że uwierzyła w Boga, który także ma marzenie o naszym życiu, o moim życiu, żeby to była, ponieważ siostry biegle mówią w różnych językach, the best version, najlepsza wersja tego życia, nie podróbka, nie imitacja, nie naśladownictwo. Dlatego przyniosła w darze całe swoje życie, młodość, urodę, dobre doświadczenie wyniesione z porządnej rodziny. Oddała serce, dłonie, umysł, jakby mówiąc: Panie, może to się do czegoś przyda. Może można to jakoś wykorzystać. Przydało się. I to bardzo. Kiedy tak rozmyślałem o tej 22-letniej dziewczynie, to przypomniała mi się inna współczesna dziewczyna, ta Helenka, Helena Kmieć. Za kilka dni miną 2 lata od dnia, kiedy została zamordowana w Boliwii, gdzie pojechała jako misjonarka. Nazwana stewardessą nieba, dziewczyną, która czerpała z życia pełnymi garściami. I natknąłem się na takie piękne wspomnienie jej siostry. Mówiła tak: Helena na pewno ofiarowała swoje życie Panu Bogu, przez to, że wiedziała, że Pan Bóg ma najlepszy plan na jej życie. Wiedziała, że jeśli pozwoli się Bogu wprowadzić do swojego życia, to przeżyje je najlepiej na świecie, że wykorzysta je na maksimum. Co nie znaczy, że nie miała dylematów, problemów. I te dwie dziewczyny łączy wspólna nić, wielkie marzenie o tym, żeby przeżyć życie jak najpełniej, na maksimum. Panu Bogu nie daje się byle czego, że jak już nikt nie weźmie, to wtedy ofiaruje Panu Bogu. Anna też miała dylematy, wątpliwości, uciekała, biła się ze swoimi myślami. I to dobrze. Myślę, że to jest jedna z najbardziej ludzkich cząstek historii jej życia, kiedy po paru miesiącach uciekła z miejsca piastowego, bo nie mogła znieść tego, co tu spotkała. I długi czas walczyła z sobą, ze swoimi myślami. Wróciła i wytrwała. Dlaczego? Dlatego, że przez to staje się nam bliższa. Nie jak jakiś monolit bez skazy. Ale my też jesteśmy ludźmi, którzy nieraz uciekają, mają swoje wątpliwości, dylematy. Ktoś, kto przeżył to, może łatwiej zrozumieć. Jest to ktoś z krwi i kości. Zawsze jednak chciała iść na całość, żyć pełnią. To ważne, być człowiekiem, który ma wielkie marzenie. Drugie słowo, wytrwałość. Gdyby siostry Michalitki miały predykaty obok swoich imion, to imię ich pierwszej matki generalnej mogłoby brzmieć Matka Anna od wytrwałości. Wytrwała, mimo że już pierwszy widok biednej galicyjskiej wsi był dla niej wielkim rozczarowaniem, czymś zupełnie innym od wyobrażeń, jakie miała na temat swojej przyszłości. Wytrwała, mimo niewiarygodnej biedy i skrajnie ciężkich warunków. Mimo że żadne obietnice zdawały się nie mieć pokrycia, a ciemny tunel nie mieć końca. Wytrwała, mimo że noce stawały się coraz krótsze, a pracowite dni coraz dłuższe. Wytrwała nie dzień, nie miesiąc, nie rok, ale 34 lata. To więcej niż połowa jej życia.
czekając na kościelne zatwierdzenie zgromadzenia. Podtrzymywały ją i inne pierwsze Michalitki, te kobiety w chustkach, słowa zapewnień księdza Markiewicza i ich ukochanego ojca. Pamiętały je, pamiętały jego słowa, przypominały sobie, zapisywały skrupulatnie, karmiły się nimi, jak wędrowiec przez pustynię gasi pragnienie kroplami wody, by nie ustać w drodze i nie przestać śpiewać, bo wtedy bardzo łatwo zaczyna się przeklinać swój los. Wytrwałość ma dwie siostry, cierpliwość i wierność. To szlachetna cecha i uszlachetniająca. Jak czystość złota próbuje się w ogniu, tak wielkość duszy w piecu wytrwałości. Pan, który wie, jak łatwo człowieka oderwać, kilka razy w wieczerniku prosi swoich uczniów: wytrwajcie, wytrwajcie w mojej miłości. Dzisiejsza młodzież, myślę, że dlatego to jest dla niej takie fascynujące, dzisiejsza młodzież przeżywa coś w rodzaju egzystencjalnych konwulsji, decyzyjnych drgawek. My mieliśmy tego przykład w tym roku w naszym nowicjacie. Przyszło 11 chłopaków, po dwóch miesiącach zostało 4, a 3 z tych, którzy rano wyjechali, wieczorem dzwonili do generała, żeby mogli wrócić. Tacy nomadzi bez gramatyki życia. Dlatego ta zrazu młoda dziewczyna, a później coraz bardziej dojrzewająca kobieta, potrafi budzić tak wielki podziw, szacunek i być czytelnym zaproszeniem. Wytrwałość. I ostatnie słowo. Autentyzm. Kiedyś jechałem samochodem nocą i słuchałem w radio audycji na temat wychowania. Padło pytanie, jaka jest najważniejsza cecha dobrego wychowawcy? I usłyszałem odpowiedź, która mnie zdumiała, zaskoczyła. Ktoś powiedział: autentyzm. Autentyczny wychowawca jest najbardziej owocny i skuteczny. Antonimem słowa autentyczny, czyli przeciwieństwem, jest sztuczny, nienaturalny, udawany, fałszywy, podrobiony. Widziałem takie ogłoszenie kiedyś: wysokiej jakości obraz olejny namalowany ręcznie, będący kopią obrazu Rembrandta pod tytułem Powrót syna marnotrawnego, cena 1450 zł. Tymczasem oryginał, który znajduje się w sankt petersburskim ermitażu, ja się nie znam, ale przypuszczam, że nie wiem, czy starczyłoby dochodu narodowego Polski, żeby kupić ten oryginał. Jest taka różnica między autentykiem a kopią. Młodzi ludzie są ogromnie wyczuleni naprawdę na autentyczność. I któraś z sióstr przytoczyła taką historię. Ja jej nie słyszałem nigdy wcześniej. Że matka Anna pracowała, tak jak inne siostry, i pracowała gdzieś w stajni czy w oborze. Wiadomo, jak wygląda człowiek. To nie jest ktoś z salonów. Na pewno nie tak, jak my tu dzisiaj. Ma inne buty, ma inny zapach, inne ubranie się zakłada, idąc do stajni czy obory. I w tym czasie przyjechali jej znajomi ze Śląska, może ktoś z rodziny, i zawołano matkę Anny. I ona tak jak stała, tak wyszła. I szczerze chciała się z nimi przywitać, nie wstydząc się ani tego, jak wygląda, ani tego, co robi. Nie speszyła się, ponieważ ona autentycznie wypełniała swoje powołanie, z jakim przyszła, służenia najuboższym. Nie chciała zgrywać się na nikogo innego. Autentyzm swojego powołania. Drogi, święci to najwięksi dobrodzieje ludzkości. Oni naznaczają swoje epoki, nadają smak swoim czasom. Są dumą całych narodów, stają się patronami szkół i odciskają głęboki ślad na ziemi, po której chodzili. Święci to najcenniejszy skarb. Jakiś czas temu ktoś rzucił taką propozycję, żeby znanego piłkarza Messiego wpisać na światową listę UNESCO jako dziedzictwo ludzkości. W rzeczy samej
każdy święty powinien trafić na taką listę, bo są oni największymi dobroczyńcami ludzkości. Czym byłby dzisiaj Asyż bez Franciszka? Kto zaglądałby do Padwy, gdyby nie złotousty Antoni? Z kim innym, czy z czym by się kojarzyła nam dzisiaj Kalkuta? Kto znałby smak wadowickich kremówek? Czy San Giovanni Rotondo do dzisiaj nie nazywane byłoby, tak jak w tamtych czasach, kurnikiem, gdyby nie ojciec Pio? I powiedzmy sobie szczerze, kto dzisiaj słyszałby o miejscu piastowym? Pomimo niewątpliwie wspaniałych i zasługujących na uznanie działań miejscowych samorządowców, niech Pan Bóg wam błogosławi. Mówię szczerze, ale kto słyszałby na szeroką, ogólnopolską, a nawet światową skalę, gdyby tu swoich śladów nie zostawił ksiądz Markiewicz? Kto słyszałby o miejscu piastowym w Kamerunie, w Niemczech, we Francji, gdyby nie osoba i heroiczna wierność matki Anny Kaworek? Kto słyszałby? Znamy księdza Markiewicza, klękamy u jego sarkofagu, zapalamy mu świeczki, zostawiamy mu nasze prośby. A dzisiaj, szczerze, tak jak potrafimy, da Pan Bóg, że z ufnymi i dziecięcymi sercami, z wiarą, która poruszy jego serce, modlimy się, by gwiazda świętości tej heroicznie wiernej kobiety, która całą siebie rzuciła w ofierze oddania Bogu i drugiemu człowiekowi, z zakasanymi rękami, niezmordowana, z sercem zawsze wiernym modlitwie Bogu, ale też oddanym w matczynej miłości siostrom i innym ludziom, aby gwiazda jej życia zajaśniała jeszcze mocniej i pokazywała drogę, zwłaszcza wielu dziewczętom, które mają piękne marzenia. Matko Anno, ucz nas cichego, codziennego bohaterstwa i mądrego życia, które wyciąga ręce od siebie, by dawać, a nie ginie w odmętach egoizmu. Podtrzymuj nas w wytrwałości Panu, bo jak wielu z nas coraz mocniej tego doświadcza, koniec przychodzi szybciej niż zachód słońca. Warto nie zmarnować życia.